Dzień dobry. Ja jestem Helman, nie? Tak. A tutaj jest kto? Jestem Itrandir, witajcie. Tak, pan właściciel kanału. Tak. I jesteśmy znowu w Infestation, czyli jesteśmy troszkę Brawie. Lepiej chyba wyposażeni niż w ostatnim odcinku, chociaż nie jestem pewny. No, u mnie się zmieniło to, że Mitrandir nie zabił, bo byłem zakryty. No, i to było najszybsze, bo w ostatniej aktualizacji usunęli czas odnawiania, czyli jak zmienimy, możemy od razu się odrodzić. I dzięki temu ja sobie... A to plusy, bo na przykład zabijecie wroga, a ten wróg się zrespi i od razu was zabije. No, takie minusy są, ale... No, a ja sobie zrobiłem coś takiego fajnego, że Intel mnie zabił, ja sobie zginąłem, zabrałem parę rzeczy i poszedłem na taką małą farmę, znalazłem na przykład taką zwykłą pałkę, wziąłem sobie ją, zabiłem parę zombiaków, wchodzę do domku, jedynego na farmie, patrzę, maczeta. No. Najmocniejszy obręcz w grze, oprócz hacheta, którego mam Mitrandir. Zresztą on ma dwa hachety, bo ma jeszcze mojego, którego mi zabrał. A mój. Aha, i zastanawiam, co się z nią stało. Ja strzeliłem. Ty mnie zaszczelił z tego. Czy ktoś się zabił? Spugiela, no. Po ostatnie dwa naboje było, to chciałem wykorzystać. Dobra. Możesz pokazać, jaki mamy plan. Maczeta jest o tyle dobra, że ona jest szybsza od hacheta. Możesz na mapie pokazać, jaki mamy plan na dzisiejszy dzień. Nie wiem, czy odcinek, ale... Dobra, to mnie osłaniaj, a ja powiem. Jesteśmy tutaj na Bad Farm. Naszym celem jest tak, idziemy tędy przez tutaj farmy różne, na Shroud Farm, potem do Groby Big Settlement, i bardziej na południe. Idę taka podróż przez wioski, farmy, na idę sprawdzić tą shopę. O, zombie sprintuje. Nie sprintuje. Nie? Zombie sprintuje, tak go przyspieszyło. Dobra, ja tu cię osłaniam, zajmę się tym, koparką. Jest jakiś koparce pistolet? Też fajne rzeczy można znaleźć. Trzeba rozdać zombiaki, a ja pistolet już nie wziąłem, dobra. Właśnie, pamiętaj, żeby chodzić w kółko, żeby obserwować, czy cię coś nie zachodzi. Uuu, kusza! Żeby coś się nie zachodzi od tyłu. Mm-hmm. Super, kusza się przyda. Eagle Ally Elite. Kusza jest fajna. Przyda się. Pokażę wam, jak wygląda kusza. O, mam już dwa takie pistolety, to super. Taka duża kusza. Ładny celownik ma. Ze strzały. Dobra, ja nie będę używał mojej ten nabój, ale... fajną brainę. Ja dostałem pistolet, który już mamy, co wiem, amunicję tylko wyjąłem. Jaki masz? Ten, STI Eagle Elite. O, Eagle Elite jest fajny. Ja znalazłem FN57. No, fajnie. Proszę bardzo, jak to można szybko zabić zombiaka. Ja mam do... Właśnie, nie zapowiedzieliśmy, że na serwer mamy kura. No, ale dość daleko. Ale chyba to zła. Znaczy byłem z nim przez chwilę w grupie i okazało się, że jest tam daleko, w Boulder City, więc... Co napisał? Party group, co znaczy? Rusek chyba. No grupa. Dodaj go, będą jajca. I tak jest daleko, nie, więc co jest chyba. Ty jesteś, a twoje. A, się mojego. Nie. Ja chcę polutować, chodź. Okay. Chodź. Tam widzicie kolejną farmę, tu za górką w lewej stronie też jest farma. To jest dobre, bo tu jest bardzo dużo farm, na których dużo itemów można znaleźć. Jest z tymi farmami najwięcej wspomnień, bo tutaj tak naprawdę uczyliśmy się grać. No. Tutaj uczyliśmy się walki, tu nauczyliśmy się jak umordować dobrze zombiaki. Tu napisałeś mu nope, jak go dodałem. Tak, tutaj uczyliśmy się jak szurtuje, ma auto. Się widziałeś to? Zobacz sobie, gdzie on jest. Albo on jest bugowany, albo on na serio tam jest. Gdzie? Blue Ridge. Będą wieja. Przygotuj się, jakby tak zbyt... nie, to chyba ten będzie twój znacznik, albo ty widzisz od tego. Ej, ty go dodałeś, tak? No, mówię, nie? Czy on jest w Blue Ridge? To tam do jaja, dobra. No pięknie. No trzeba go obserwować, bo on może w końcu przyjść, zwłaszcza jeśli ma auto. Ale spoko, żeby on wyszedł z grupy, to mi to wyskoczy, że on chce wyjść z grupy. Mi ten dzisiaj, chodź na lewo, bo tu jest jeszcze jedna farma. Co tam jest? Chyba, że się rozdzielamy. Dobra, to ja idę tam dalej. Dobra, to ja idę tutaj. Szybciej będzie lutowania, mniej więcej czasu do osiem. Widzimy, że nie wyjdzie. Welcome. W ogóle jest tu...
O, jest voice server. Jak będzie blisko, to można go postraszyć trochę gadaniem. Postraszyć gadaniem. Pamiętasz mi trendy, że... Ty myślisz, że to jest Ruska przestraszyć gadaniem? Co? Cześć. Trendy, pamiętasz tego gościa? Którego? Co wtedy nas na voice serwerze prosił o pomoc. Tak, pamiętam. Ale myśmy mu pomogli, nie wtedy? Tak, bo on się wbił w środek miasta i chyba goniło go z 30 zamiarów. I wiem, że już wtedy wyszli w trójkę. Myślę, że jeszcze ktoś zamigrał. Bo myśmy chyba w trójkę wyszli i z karabinów zaczęli nawalać na tych zamiarów. Nie, to było coś takiego, nie. Wy tak obserwowaliście? Ja wiem tylko ten. Nie pamiętam, chyba. To był chyba Kruger, ale nie wiem. Nie wiem. I tak celuję. Myśmy się kurwa, nie wiemy zabić. A tu dup, i tak strzał. A tu. O, dzięki, ratował mi życie, bo mu nadrabianie strzeliłem zębiaka, który właśnie miał bujeć. Ja zresztą z jakiegoś karabinu wtedy waliłem. Trochę pracowaliśmy, trochę z nim pograliśmy, bo to okazało się, że Polak. Trochę sobie z nim współpracowaliśmy. Gry łączą, wiecie. W czasie. Dobra, mój Rage Finder. O, drugi. Zombiaki, zombiaki. Nic nie ma ciekawego. A, tak się popatrzcie, morduje zombiaki. Szło na mnie w jednym momencie 3. Ogólnie chyba na 10 mi się na mnie rzuciła, ja wszystkie sobie po kolei wyrzucałem. No. W tej grze się taktyka czasem staje też. I nie uderzyłem, po prostu zginął, był dźwięk, ale nie było uderzenia. Mam nadzieję, że jakieś dźwięku jest dobre, jeśli nie, to przepraszam. Jeszcze się bawię OBS-em. Mam nadzieję, że ci, że ten uda ci się usunąć te szumy z kompa. Właśnie, no nie, bo to akurat moje szumy z kompa to się usunie tym, co by było. No. Dobra, pierwszy zombie na mnie biegnie. Co też fajnego dodali w jakimś niedawnym patchu. Znaczy niedawnym, no już jakiś czas tam minął od tego patcha. A chyba w poprzednim. Nie ten, co teraz był, co właśnie dodał. O, Rangefinder! O, fajnie, no to jest. Ale jeszcze wcześniejszym to dodali, że... Kurde, ile tu tych zombiaków. LOL! Wow. Ej, przeszkadzać mi. O, najlepiej! Do ściany, do ściany. Dobra. W tamtym patchu dodano, że... LOL, z dwóch stron! Połóż ty w mordę! Ej, przerwaj się teraz, zapomniałem. Czekaj, bo mam problem. Ała! Że, właśnie, że z zombiaków dropią różne temy, magazynki i tym podobne rzeczy. Tak. Powiem ci, że już mam pełny ekwipunek. Ale mnie teraz z dwóch stron. To wywalę... Jeszcze wywalę gasoline, 9 metrów mag. Się... Chcesz takie coś? Co? Ointment. Chyba nam się nie przyda, nie? Ointment nie, on jest do craftingu. Czy ja mam crafting, ale... Barykada, pusta butelka... Barykadę możesz mi wziąć. Lol, ile tu was? Dobrą sprzętę. On jest największą bronią tak naprawdę, no. Ze strzelających. 9 mm, nie mam żadnej broni 9 mm. O, znalazłem coś dla tego. Dla skin panika. Co? Double barrel? Double barrel. No. Jego ulubiona broń w Warzy. W metrze jest fajne. Tak, ten shotgun. Czekaj, jak to się dwururka chyba to się nazywa? Obrzyn. Wow, 900 high. Obrzyn się na to mówi też. Wow, jaki sprint. Obrzyn jest w ogóle fajny. W Mafii w ogóle jest obrzyn. Tej takiej fajnej grze. Że fajnej starej grze jest obrzyn. W Mafii w sensie. Wydymce, nie? W Wójce też chyba. Okay, light white. Ale mafia, to jest... O, super, teraz te znalazłem pistolet 9 metrów, nie rycho. Też mam rycho, to się można podzielić. Znaczy, bo chodzi, że mam tę amunicję, nie, do tego, więc możemy się ją podzielić potem. Słuchaj, ja mam tu pełny ekwipunek, nie? Słuchaj, musimy się teraz spotkać i się wymienić temami. No, ewidentnie, szczególnie, że ja tu... Kurde, zaśleśnię, dobra, postrzelam się do niego, czemu nie? Cóż, amunicję, teraz już potrafimy do... O, tak. Ale huk, o kurde, mam przerąbane, dobra. Biegnij do mnie, biegnij ale do mnie. Ale ja nie wyjdę, bo jestem w domu. To lepiej ty biegnij do mnie. Chciałem zrzutować jeszcze u siebie, ale dobra, ci są do ciebie moim najluganem. Ja tylko zrzutam. Znowu ja? Dobra, błagam nie zginij, błagam nie zginij. Spokojnie. Bo to będzie już drugie namerstwo na filmiku. Spokojnie, ja się tak ustawiłem, że może mnie atakować cała armia, a ja to przeżyję. No mam nadzieję, ja je wyrżnę od tyłu. No jestem w domu, tylko z jednym wejściem, spokojnie. A, to spoko. Kolejny padł.
Kolejny biegnie. Dobra, nie ma auta, bo idzie sobie pieszo, bo widzę, że wolno idzie. Ale idzie w naszym kierunku? Do Springer Ridge, tam gdzie nie ma na zombiaki. Spoko, to nie ma problemu. Jesteśmy w trzech na serwery razem z nim, więc nie ma problemu. Dobra. Jesteś na piętrze teraz? Gdzie ty jesteś? Biegnę do ciebie już przed farmą. Aha, widzę cię, dobra. Możesz wychodzić. Rangefinder, widzę cię, dobra. Jeszcze nie, czekaj. Jeszcze nie sprawię. Rangefinder, rangefinder, widzę cię. I see you. I see you. Tak. Wystawiasz mi kole. Nie, czekaj. Mam kole w domu, jak chcesz, to możesz paść. Czekaj, I see you było w dwóch filmach. W Avatarze i ten. W Aczypieczkiem. W Avatarze to było, I see you. Nie, animacja przeładowania, jak ja tego dawno nie widziałem. No, w ogóle taka jest bardzo dobrze ułożona pod względem broni. O, dwa instrumenty obok siebie. O, barykada. Tak, barykada jest w domku. Znaczy w garażu. Wow! Jak mi zawsze do tyłu. Już cię! Dobra. Przeżyjesz tam! Tak, spokojnie, ale... O, hajs. Ej, skrzynka! Czekaj, bo... Riot Shield, spoko. Jak mi mało życia zostało, lol. Czekaj, uleczyć cię? Co to jest Riot Shield? To jest tarcza. O, flarga. Czekaj, ja sobie ją... Cześć, słuchaj... Ja się muszę czymś szczelnę, pod... Dobra, słuchaj, czekaj, wymiana, chodź. Bo akurat nie ma zombiaków, to szybko wymiana. Hej, dawaj. No. Słuchaj, co ja ci mogę dać? Masz magazynki 9mm? Tak, mam. I mi się przyda. Co ja ci mogę dać? A, to było twoje. No, no. I ty, jedzenie, nie, ale... i ty jedzenie też zbierasz, to ci jeszcze dam. Chodź, czekaj, bo ja nie mam miejsca teraz w wyciągu. Nie, ja nie mam żarcia. Czekaj, zobaczmy, czekaj. No, nie masz. O, mogę, dobra, dawaj, dawaj. Bo mam jeszcze jakiś not have enough free backpack slot. Czuję i tak. A ty w ogóle masz jakieś miejsce? No, 4. No co jest? Nie, to ja nie mam miejsca, to zostaw tego medkita. Czekaj, inaczej. Wyrzucę to po prostu, będzie łatwiej. Masz to. To jest dla ciebie. O, bo dobra, w sumie ja jestem medykiem, to ja to pozostawiam. Masz anakondy jakąś? Masz jakąś anakondę? Nie, ci ją chyba oddałem. A masz bandaże? Bandaże mam, no. Ja jestem medykiem, ja mam wszystko medyczne. To czekaj, inaczej, to jeśli chodzi o tego, to weź ten, co leży pode mną i daj trade'a, bo to mam 14 tych bandaży. Aha. Dobra. Dobra, mogę akceptować. A chcesz coś do picia? Chcesz, no, możesz mi dać jedno, bo się przyda. A chcesz tego hatcheta, czy nie? Nie, zostaw go. Zostaw go. Potem mi go dasz, ty sobie go schowam. No dobra, tak, czekaj. No czekaj. Akcja. Dobra, pięknie. Ja podniosę mojego Riot Shielda. Mam flargana, muszę strzelać, ale jest dzień, więc nie ma. Szoklet bar, którego sobie zjem. Maska jakaś i woda? No. To jest właśnie fajne. O, woda jednolitrowa, weź se. Hammer. Cały młotek? Chyba nie. Stop, hamataj. Wiem, że długo ja długi czas miałem młotek ze sobą i nim tam biłem. No pamiętam, jak my byli z tych słabszych rzeczy. O, Teddy Bear i Pro, to nie, to jest to. Teddy Bear Backpack, który ma tylko 2 soty więcej niż mały plecak, więc nie opłacalny. No. Dobra, tam że na szlub pani, czyli tam. To ja biegnę ze sobą. Chodź. Ale chcę podmienić tego chacie temu flatem. Ja się napiję kawowsody. Weź jeden bandaż, użyj na mnie. Dobra. Czekaj, pokazywałem, że tak się leczy teraz. No. To jest no. Chyba stare, ale my to dopiero teraz odkryliśmy. Znaczy no nie, no. Czyli nie musimy sobie przekazywać rzeczy, tylko wystarczy właśnie, że podejdziemy i już item. Ile ty masz życia? Ile ty masz życia? Tylko głowy nie mam. A, to spoko. To użyj sobie bandaż, bo ja też właśnie tak miałem. Ja to zostawię na razie. Czekaj, muszę tylko spojrzeć, czy ja coś mogę wyłączyć, żeby mi nie żarło kompa. Znaczy ten, neta. Właśnie, mogę torrenta wyłączyć. No. Dobra. Teraz troszeczkę powinno mi lepiej iść. Wam może będzie trochę mniej dalej. Nie mogę muzyczki se słuchać. Straszne. Mam sławki, żeby się nie dublował dźwięk. Shoot farm. Jak to, co to jest? Schrut farm. Nie, to, ale nie. Schrut, w tamtą stronę. Ale nie wiem, to się tak to poprawnie przeczytać. Schrut, znaczy, wiesz, my sobie układamy swoje te nazwy, więc to jest schrut farm. Tak.
tak Parkerville, tak Parker. Parkerville, no. Parkerville, a my ten odbory Parken, bo... Tak, bo ta czcionka jest taka tam, że to też przeczytałeś, że... Ten dny, ja ten dny wygląda. No. No ale... Czekaj, ja nie skontrolowałem, gdzie ten gościu jest. Dobra, na sklepie, ale już jest coraz bliżej, trzeba uważać. To zbliża się, jakby co się położymy, zdążymy się wylogować. Napisz po na czasie, co tam u ciebie. How are you? Mogłeś mu na grupie napisać. Zresztą mi tak nikogo nie ma na serwerze, więc... No właśnie. Ciekawe, czy Rusek umie po angielsku. Helme. Co to znaczy? Nie wiem. Bo to jest chyba ruski, bo... Chyba, że Hilmi. Chociaż... Nie wiem. Bo może być, Helmi. Nie, go nie pomagamy. Napisz mu, nie wiem, napisz, I don't understand. Ty piszesz, dobra, to pisz. Znowu stoimy na środku drogi, to się źle kończy, wiesz? No, ale tym razem nie ma nikogo, żebym mógł nas przejechać. What do you want? Wiesz, już wiecie, bo już chyba trzech razy nas przejechał. Znaczy mnie nie, ale ciebie i z tego, mnie i z Filipanika, już trzy razy nas auto przejechało. Już się stoimy na środku drogi. Nie, myśmy nie wiedzieli. Pierwszy raz byliśmy właśnie tutaj, w Springer Ridge. I pierwszy raz właśnie odpowiedzieliśmy, że auta, właśnie kiedy nas przyjechało. Właśnie wtedy się dowiedzieliśmy, że są auta. Tak, to było fajne. Bo kiedyś na trialowych serwerach, w których właśnie przebywamy, nie było aut. Dopiero w pewnym patchu dodali niedawno. Dwa miesiące albo trzy dodali. Miesiące temu. Tu właśnie pamiętam, kiedy znaleźliśmy auto takie duże. No. Gasolina wywaliłem, ale gasolina ja mam to nawet. Ja to... Nie, ty mi go dałeś, ale wywaliłem. Aha. Spoko. O, to jest wioska ta, pusta. No niestety nie ma auta. No ale nic tam, no. No czysto. Nie jest to jakaś wielki problem. Dobra, lutujemy mi tam widzę, bo tu zombiaków nie ma. No. O, chcesz spatelnik? Spatelnik. To ja idę do tych domków tam. Na lewo. O, znalazłem już gazolein. Nie. Ja też, nie, ja też gazolein mam. Dobra, pomyliłem się. Weź mi Rajota. Weź mi Rajota. Właśnie, sorry, tak trochę mogę mówić przez nas, ale mam lekki katar. Zresztą... tu masz na Elgada. Moko, weź... powiem wam, że ja mam ten... katar przez całe życie. O, drugie paliwo już. Całe życiowy katar. Wywal mi No, już ci wywalam. Drop. Dzięki. No, nie mam miejsca, czekaj. Ale możesz to zestakować przecież. Pełne, 27, 22. Ile ten miał? Nie wiem, nie sprawdziłem. O, bardzo ładnie, akurat mi się zrobiły na 25. No, jaki? Też na 35, no i bardzo ładnie. Sobie też czapkę. Tego Krugera podnieść. Jest na traktorze. Nie potrzebuję, mam noktowizor. Ja mam taki jakiś lepliwny hełm, ale... Popatrzmy w niebo. Ała, moje oczy. Dobra, wystarczy. Nie ma to patrzeć na to wizerze w niebo w środku dnia, nie? No. To jest godzina, bo to 16. O, to. Metal, no. Po co ci? O, patrz to. Co to jest? O tak. FNP90S. Czekaj. FNP90. Też to mam. Tak. Patrz. Ojej. Dobra, to jest fajnie. Chcesz magazynek? No. To ja masz, weź sobie. Albo daj same, no. Bo ja... A, bo ty masz S, a ja mam bez S, a czekaj, czym się to różni? To pewnie magazynki będą, bo ty masz ten, wojskową wersję, nie, ty masz przedłużoną lufę. Aha, no spoko, myślałem, że ja mam tą cywilną. Ale masz mniej amunicji. No ty sobie możesz połączyć, zobacz, bo chyba jest taka sama. No sobie możesz połączyć. Tak, amunicja będzie to sama, tylko która wersja jest lepsza, nie wiem. A, to jest cywilna wersja, no. Na jest stream. Wersja cywilna, faktycznie. Ty, znalazłem co? To shotguna. Unload? Gaugę. Dobra, to wywalimy. Do Mosberga. Dobra, jak pięknie. Ej, znalazłem 8 roundów tych naboi do Mosberga. Ostatnio w ogóle zobaczyłem, że rzadko znajdujemy Mosberga. No. O, dostałem kolejny pełny magazynek najstipowy, wiesz, do Mosberga.
Bardzo dobrze. Magazyn to najlepsza maszyna. Sprawdzą. 22 kaliber. Fajnie. Mam już 3 takie. Gdzie się przeładowywuje? R? R. Fajne, dobra. Dobra, mam 3 magazynki plus z niego do tego, do Jeryka. To ruszamy dalej, nie? Do tego. Czekaj, jeszcze tutaj chyba coś będzie. Czy mamy już tak już dużo więcej rzeczy nie weźmiemy. Trzeba szybko iść, zebrać i do tego punktu. Właśnie mi transizem ma mojego rejestru. Tak, mam. Znaczy mojego, naszego, ale... Znaczy, no, dla ciebie w sensie. Znaczy, bo dla mnie, mojego, bo ja korzystam z tych rejestrów. Zobaczcie, jaki mam zapas. 2 zęby basic, wood shield, 5 sandbagów, 6 barbed wire. Mam chem lightem, możemy rzucić chem lightem. Ale jest jasno, więc się nie opłaca. Dobra, co tu jest? Empty can. Czekaj, jakie ja mam przepisy? Gdzieś przepis na załupę? Nie. Nie, J chyba, albo K. K. Brotherhood. 2 noże, 2 taśmy i... Szrank. Szrank jest bardzo dobrym bronią, powiem wam. Mam szranka, no. Ale znaczy przepis na szrank. Jakaś butelka, taśma i... The cleaner No właśnie to. Nie wiem, co to jest. I Brotherhood, czyli wiosło z nożem i tak. No, mamy to samo. Nie, bo my chyba razem te przepisy znajdowaliśmy, chyba dlatego mamy to samo. Nie, no właśnie, bo to jest jeszcze jedna rzecz, którą dodali w pewnym patchu, że jest o wiele... Ej, on jest w klerii. No wiem. Właśnie, chodzi o tej bezpiecznej strefy, żeby tam te rzeczy odłożyć. Chodź, to chodź tędy. No idę, co wam. Więc to jest właśnie też kolejna rzecz, którą dodano. Wiele więcej przepisów się pojawia, a mniej broni. A chociaż teraz to znowu wyrównali, że jest... No teraz zombiaków wypada dużo, dlatego. Teraz zombiaków wypadają magazynki zwykle i maski. Czasem się tam zdarzy jakaś broń, no. Ale rzadko. Jeszcze wypada... Chyba wypada z zombiaków... Czekaj, kasa wypada... Wypadło 900 niecałe. No to się czasem dużo zdarzy. Tak zwanej tysiątych. Ostatnio w mojej klasie wszyscy męczą tysiątych. Znasz to, nie? Nie, do końca. Nie znasz tysiąt groszy? Ogarnij sobie na mecie, tysiąt groszy. Ej, tysiąt groszy. A tak jak Silio ostatnio sobie stwierdził, że pozbędzie się groszy i płacił 3,50, wiesz, 10 groszówkami i 5 groszówkami. Potem taki 100 stały wysypał, bo on sobie odliczył wcześniej i potem mu pani sklepik uliczyła. No i nic, no i nie ma drobniaki. No. Dobra, tu już są drobniaki. Powiem wam tak, ja pamiętam nasze początki z Łodzi, kurna, jak nigdy widzieli zombiaka. Jak my byli przerażeni. To było jaja. Pamiętasz to? Przerażenie, jak widzieliśmy zombiaka. A teraz, o, zombie, nie ma. To już krwią. Ja mogę przeładować moją broń i trochę poponawalać. Dobra. Ja tu potrafię całą armię zombiaków wybić, nie? Jak nie z noża, to z jakiegoś shotguna czy czegokolwiek. No, jak się ma dobrą pozycję, to się dużo wybije. No, że jak mnie tak zajdą, tak jak wtedy na przykład, co mi Helmut pomóc, to wtedy było ciężko, bo musiałem szybko się cofać na schody, a na mnie jeszcze sprintował jeden i to już było... Ja mam instant, aha, ale dobrze. Nie, ja mam instant hockey. No to co jest? Właśnie tam, gdzie pamiętaj... Patrz, no dobra. Prawie na mnie walnąć. Sprinter. Ale sprinterów też już ogarnę. Ej, okej. Niestety hejsów nie wiem, chyba się nie da przekazywać, ale to jest akurat najmniejszy problem, bo pieniędzy tyle zbieramy sądiaków, że... się o to nie martwimy po prostu. Sprawdź dom, ja się osłaniam. Dobra. Tak, ogarnęliśmy też dobrą współpracę, wiadomo, teamwork i tak dalej. Ja tu osłaniam z zewnątrz. Lornetka, jak chcesz to sobie weź. Słabe. Aha, bo ty masz tego rangefindera, dobra. Rangefindera. On jest dalej w trebie, więc... tutaj jest barykada i co wie? Dobra, zaraz sobie wezmę. O, jakiś magazyn do Mosina. Mosina nie ma. Point, o, woda. I wodę też możesz wziąć. Dobra. Przepraszam. Nasz kolega jest dalej w Clairview, jesteśmy bezpieczni. Nasz kolega oczywiście w Cudzysłowie. Chociaż wiesz co, jeśli mamy mieć zaraz iść do tego, do schowka, to sobie wezmę ten most. No, weź wszystko co możesz. Kiedyś się znajdzie i się przyda. No, schowa się do magazynu i będzie można skorzystać z tego.
Dzięki natychmiastowym respawnie to można nawet skorzystać, bo sobie możesz zginąć, pójść do sklepu, bo pójść do bazy, nie, wziąć tej temy i wrócić sobie od razu i zebrać. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Choć oczywiście to jest też ten problem, że ktoś może mieć w schowku coś, ty go zabijesz i się zaraz zrypić. No, to jest właśnie minus. Że jak kogoś zabijesz, to trzeba uciekać od razu. No. 5 sekund na zbieranie itemów od niego i spieprzać byle dalej. No. To by właśnie plus tego, że było 15 minut respawnu. Ale myślę, że i tak większa jest korzyść niż strata. Mówisz, że dobrze mnie słyszysz, bo nie jestem pewien, jak to wyjdzie na filmiku, ale... No, dobrze cię słyszę. Akurat Audacity bardzo dobrze zbiera mój głos, można sobie potem ładnie mogę sobie wyczyścić szumy z mojego komputera. W ogóle bardzo je słyszysz? Trochę, no. No, to wiesz, zawsze no, muszę ciebie zawsze. Szumy. Moje mikro jest mocne, a komputer często... No słabo, kiedyś pamiętasz to, odkurzasz. No. Pamiętam, że przydać. No, kiedyś było tak, to... Ej. Trzeba uważać, bo tu idzie. Albo idzie na wypadek. Dobra, spokojnie, jest daleko. Zdążymy dojść do strefy, zanim on dojdzie. No. Lepiej. Czy ja już faktycznie nie mam jedzenia, więc by mi się przydało. A, czekaj, ja mam chyba. Chcesz? Nie, chyba wziąłem coś. Czekaj, mam coś? No, brałeś tego. Minisanty mam, dobra. No właśnie. Biegnę. W tym momencie na szczęście na serwerze nie ma, więc nie ma problemu. Już idziemy dalej, już się zbliżamy powoli do tego. Ale jestem ciekaw, jak on tak szybko się przeniósł z tego Boulder City do tego. Na pewno auto miał. Bo jak inaczej? Może mu się zepsuło, a nie miał kasy, może. Żeby kupić sobie naprawę. No samolot to w tej grze nie ma chyba. No, na szczęście nie. Czemu? Fajnie by było. Daisy są też, śmigłowce, nie? Helikoptery, no. Znaczy ogólnie w armii, no. Nie? Ale Daisy, powiem ci, jest... Znaczy, powiem ci, że ja nie ogarniam do końca Daisy. Znaczy, to jest bardzo podobne do tego, podobno. Nie podoba mi się to, że tam praktycznie w broni białej nie ma. Znaczy, Warzy powstało na podstawie Daisy, no. Bo jakby Daisy wprowadziło gry na tak naprawdę poziom właśnie zombiakowych, bo choćby po nazwie. Daisy Warzy, no. Czy DayZ Warzy, nie wiem, szczerze, sam nie wiem, jak to powinno się tłumaczyć. No. My mówimy tak, jak mówimy i nam to nie przeszkadza. To jest jakby dzień Z, nie? Tak. Ciężko... Dzień ostatni, no. Jako Z jako ostatni dzień. Przynajmniej takim wolnym tłumaczeniem. Tak. No. To by pasowało. Dzień ostateczny. O. Coś takiego. Słuchaj, jak będziemy w skrytce, ty jak się już pochowam, ty się tutaj możesz coś bawić, a ja sobie pójdę po coś do picia. Mm. Cięcie nie będę robił, po co? Są 2 sekundy, Mitran jest w tym czasie, może coś pomówić. Coś na temat kanału tutaj. Znaczy w sumie moglibyśmy też zaraz kończyć, bo jeszcze mam coś, parę rzeczy do załatwienia, już chyba z pół godziny nagrywamy. Tak sam raz będzie ładna jest... droga, a możemy drugi odcinek nagrać dalej. No, ale nie, to można po prostu na 2 party podzielić. Znaczy jako drugi odcinek po prostu nagrywać dalej. Czemu nie? Dawaj, na niebo, od razu lecimy dalej. Znaczy ja będę musiał tak zaraz kończyć, więc no. A czemu? Bo jeszcze muszę iść ten załatwić, ale to mi zajmie 15 minut, więc no. A, no to wrócisz i nagramy dalej. Taki jest plan. Dobra, w sumie dojdziemy do tej skrytki, możemy kończyć, bo... Nie wiem, czy jest nam... Nie wiem, czy będziecie ciekawi oglądania... Jak chowamy itemy do skrytki. No. Myślę, że już teraz można skończyć, bo to sobie nie ma różnicy. No, łatwiej tak też tam nie wiadomo, jak tam się miejsce na dysku pozajmuje. Dobra. No. To dziękujemy wam za uczestniczenie w tym. Piszcie jakieś pomysły, które moglibyśmy zrobić tak dalej, wiadomo. Lajki, suby... I komentarze najważniejsze oczywiście. No, oczywiście komentarze, wiadomo. Akurat suby... Znaczy w sumie suby niby ważne, no... Bo warto mieć... Dla mnie najważniejsze przez to w komentarzu, żeby był kontakt. No właśnie, kontakt z widzami zawsze najważniejszy. No. Fanpage oczywiście na was czeka. Właśnie, zapraszamy też was na Facebooka, ja tam dość często się staram rzucać jakieś informacje. Ja też czasami coś no i my zawsze po slashu piszemy, kto to napisał. Slash Mitran Irwell, to znaczy, że ja tak pisałem, nie wiadomo. Slash Headman to zawsze ja. No to co, to żegnam was. Headman i... Mitrandir. Dziękujemy.